Jakie są trzy najważniejsze błędy wizerunkowe popełniane przez kobiety w pracy? Odpowiem na to pytanie w dzisiejszym wideoporadniku. Zapraszam. W ostatnim wideo pytałam Was, jakie błędy najczęściej popełniają kobiety w środowisku pracy. Oczywiście chodziło mi o błędy wizerunkowe. I stworzyłam z tego listę i postanowiłam opowiedzieć o trzech najważniejszych i najczęściej pojawiających się błędach w pracy. Przede wszystkim, po pierwsze, to oczywiście to, że zbyt mocno eksponują swoje ciała, swoje kobiece krągłości, czyli po prostu wybierają rozwiązania, które swoim takim może seksapilem mogą rozpraszać płeć przeciwną. I co tutaj można by było włożyć do tego hasła takiego zbyt kobieco, zbyt seksownie? Przede wszystkim nieśmiertelne, zbyt duże dekolty albo zbyt luźne dekolty. To znaczy na tyle tutaj swobodne, że gdy kobieta się pochyla, to niestety musi pilnować, żeby nie odsłonić bielizny, czy nawet nie odsłonić własnego biustu. Druga sprawa to oczywiście zbyt krótkie sukienki i spódnice, które pokazują większą część nogi. Mówi się zazwyczaj, że ta taka przyzwoita długość dla sukienki, spódnicy w pracy to około 3 cm nad kolano. Niektórzy mówią o 3 palcach, co chyba jest trochę więcej, przynajmniej w moim przypadku, niż 3 cm. Słyszałam też anegdotkę, że niektórzy mówią o 3 palcach, ale 3 palcach ułożonych w ten sposób, czyli jeden palec, drugi palec i trzeci palec. I wtedy to są 3 palce nad kolano. No i logicznie, że wtedy mamy mini, która ledwo przykrywa nam pupę. Także duże dekolty, krótkie sukienki, spódnice, to są te najczęściej pojawiające się sprawy i najbardziej takie oczywiste i ewidentne, ale też bardzo często nie zwracamy uwagi na to, że nie tylko mini i dekolt mogą być problemem. Mogą też okazać się rozpraszające, zbyt obcisłe rzeczy. I tutaj oczywiście najczęściej wskazywane są zbyt przylegające dżinsy. Takie, które dokładnie podkreślają krągłość pupy, takie, które dokładnie podkreślają krągłość naszych nóg i zbyt mocno po prostu przylegają. To samo oczywiście może dotyczyć też góry, i oczywiście tej części kobiecej sylwetki, która jakby nie patrzeć jest seksualna, czyli właśnie okolicy dekoltu i biustu. Możemy oczywiście mieć podkreślające nasze piękne wcięcie w talii bluzki, ale żeby one nie przypominały po prostu drugiej skóry, to znaczy żeby nie opinały tak bardzo, nie pokazywały każdego aspektu jakby bryły naszego ciała, ale też często wskazywane jako taki błąd, czyli takie epatowanie seksapilem, jest to, że czasami ubrania są takie trochę prześwitujące. I oczywiście ja wiem, że, mam nadzieję, że nikt nie chodzi w przezroczystych rzeczach do pracy, ale czasem takich lekko prześwitujących, czy z elementami koronki, czy może gdzieś delikatnie opadających na jedno ramię, mogą być uznane przez kogoś za takie kuszące i nęcące. Muszę tutaj wspomnieć o jednym aspekcie, który kiedyś zdarzyło mi się doświadczyć, to znaczy dyskusji na jednym ze szkoleń, które prowadziłam z zakresu właśnie wizerunku biznesowego, wizerunku profesjonalnego w jednej z firm w Warszawie. Zostałam zawezwana przez dyrektora pewnego działu w firmie, nieważne z jakiej branży. W każdym razie okazało się, że dyrektor nie chce wprowadzać, cała firma nie chce wprowadzać żadnego sztywnego dress code'u, czyli takich zasad, które ograniczałyby z góry wszystkich pracowników, ale kobiety, bo tylko kobiety tworzyły ten dział, to był dział chyba 6-osobowy, troszeczkę zbyt seksownie ubierały się na spotkania z klientami. To były różne spotkania z klientami, czasem to były spotkania z sprzedażowe, czasem to były jakieś negocjacje. I okazało się, że gdy zaczęłam rozmawiać z tymi kobietami, to część tego kilkuosobowego zespołu powiedziała mi, że to jest robione z premedytacją, ponieważ wychodząc z założenia, że jeżeli już mają jakieś narzędzia, a ich biust, pupa i nogi są narzędziem według nich, to powinny z nich korzystać, bo wtedy są w stanie rozproszyć albo nawet przekonać swoimi wdziękami
w jakichś negocjacjach czy w spotkaniu biznesowym na swoją jakby szalę. I muszę powiedzieć, że to mnie trochę zasmuciło. Na początku byłam bardzo zdziwiona, bo nie pomyślałam sobie, że w dzisiejszych czasach kobiety będą się jakby tak tutaj kierować w stronę tego, żeby swoim ciałem, a nie swoimi kompetencjami, zdolnościami, umiejętnościami i jakąś ofertą, z którą przychodzą, którą negocjują, no chciały tutaj przekonywać drugą stronę. I chciałabym bardzo przestrzec wszystkie kobiety, które oglądają to wideo, przed tym, żeby stosować taką strategię. Ja wiem, że na krótkoterminowo może być dobra, nawet może być satysfakcjonująca, bo któraż z nas nie lubi być adorowana, czy widzieć jakiegoś rodzaju podziwu w oczach płci przeciwnej. Natomiast pytanie, jaki komunikat to zostawia w umyśle tej osoby? Czy zostawia to komunikat sexy kobietki, która tutaj była trochę może nawet kokietką i ugrała sobie to, co chce, czy jest to wizerunek, komunikat osoby, która jest profesjonalna, kompetentna, rzetelna i na równym poziomie. Nie chciałabym tutaj wchodzić w zbyt feministyczne tony, bo nie na ten temat jest ten kanał, natomiast taki brak postawy feministycznej, jak w przypadku tych kobiet, muszę powiedzieć, że dosyć mocno, na tyle mocno zagrał, że tak powiem, w tonach mojej duszy, że ja doskonale do tej pory pamiętam, jaka to była firma, jak te panie miały na imię, że w ogóle taka sytuacja się zdarzyła, a było to już kilka lat temu. Także pamiętajmy o tym, że wykorzystując coś mam na myśli, nasz wizerunek, zostawiamy wrażenie, zostawiamy komunikaty i te komunikaty powinny być dla nas najważniejsze, a nie jakieś tam takie małe działanie, które może w danym przypadku się sprawdza. Okej, dobra, to tyle a propos tego, że seks dobrze sprzedaje i seksualność dobrze sprzedaje. Przechodzimy do drugiego błędu, najczęściej popełnianego przez kobiety w wizerunku profesjonalnym, to zbyt dużo szczęścia naraz. I co mam na myśli, mówiąc zbyt dużo szczęścia naraz? Oczywiście bardzo banalna rzecz, za dużo wszystkiego. To znaczy, co mam na myśli, mówiąc za dużo wszystkiego? Przede wszystkim to, że bardzo często w pracy nie mamy ograniczeń takich dress-kodowych, które narzuca nam konkretną biżuterię, makijaż, manikir czy fryzury. I jeżeli ktoś lubi właśnie te aspekty, o których teraz wspomniałam, to może zacząć wykorzystywać je zbyt mocno. To znaczy za dużo biżuterii rozprasza osoby, z którymi się spotykamy. Nawet podejrzewam, że teraz, gdybym miała jakieś wielkie kulczyki tutaj, albo jakąś opaskę na włosach i opowiadałabym Wam różne rzeczy, to myślę sobie, że mogłoby być tak, że gdyby te kulczyki mi się tutaj jakby ruszały, to też mogłabym w ten sposób przyciągać uwagę nie do tego, co ja mówię, czyli nie do merytoryki, ale do tego, że mi tutaj połyskuje czy brzęczy jakaś biżuteria. I podobnie jest w pracy. Zwróćmy na to uwagę, że jeżeli my rozmawiamy z kimś, kto jest mocno ozdobiony, czasami wręcz jak choinka, to skupiamy się czasem na tym, że coś błyśnie, czy coś szeleści, czy coś brzęczy, a nie na tym, co ta osoba ma do powiedzenia. Także pamiętajmy, że to działa we wszystkie strony. Znowu, jeżeli nie chcemy rozpraszać kogoś, to powinnyśmy trochę stonować to, jak wyglądamy. I to samo oprócz biżuterii dotyczy też na przykład naszego zapachu. Pamiętajmy o tym, że to, że my kochamy po prostu ponad życie zapach naszych perfum, to nie znaczy, że osoby, z którymi się spotykamy, również muszą pałać do nich taką wielką miłością. I stosujmy raczej perfumy z umiarem. Ja nie mówię, żeby ich się pozbywać, bo dlaczego miałoby tak być, ale może zdarzyć się tak, że na przykład spotykamy się z kobietą w ciąży i ona w ogóle wszystkie zapachy ciężko znosi i może się okazać, że tak się będzie źle czuła w naszym towarzystwie z powodu naszych perfum, że nie będzie w ogóle w stanie się skupić na merytoryce danego spotkania, czy nawet jeżeli to jest po prostu nasza koleżanka, z którą spędzamy czas w jednym biurze,
rzeczy gdzieś na jakimś wewnętrznym spotkaniu. No i oczywiście dotyczy to też makijażu, dotyczy to też fryzury. To znaczy, że nigdy przerysowanie w takim wizerunku profesjonalnym nie jest dobre. Oczywiście ja wiem, że są zawody, gdzie to jest bardzo istotne, bo myślę sobie, że gdybym poszła do fryzjerki, która będzie miała jakąś wyczesaną fryzurę, to okej, jakiś po prostu taki ekstrawagancki makijaż i jakiś po prostu szalony manikir i dużo biżuterii, to pomyślę sobie, że to jest jakby artystyczne. Natomiast jeżeli nie pracujesz w takim artystycznym zawodzie, to dobrze by było pomyśleć o tym, żeby nie przesadzać, żeby... Oczywiście makijaż i staranna fryzura jak najbardziej, natomiast żeby nie przeginać w drugą stronę, żeby nie wyglądać trochę zbyt strojnie. Czyli makijaż, zapachy, biżuteria, manikir, fryzura. Podobnie też może być i tutaj już to też trochę zależy od branży, z tym za dużo szczęścia naraz. Jeżeli ktoś lubi ekstrawagancki styl i na przykład wybiera dużo wzorów, kolorowe tkaniny, jeszcze ciekawe fasony, czyli połączenie trzech takich aspektów. Dużo koloru, dużo wzoru i jakieś przerysowane formy, ciekawe, artystyczne, też ubranie może odwracać uwagę od tego, co jest najważniejsze na danym spotkaniu. Także pamiętamy, drugi błąd to za dużo szczęścia naraz. No i przychodzi nam trzeci błąd, czyli stosowanie, jakby pomylenie elegancji tej biurowej z elegancją wieczorową. Niejednokrotnie zdarzyło mi się, że brałam udział w jakichś szkoleniach czy konferencjach, bo wtedy najczęściej mam okazję widzieć inne kobiety w ich środowisku pracy, kiedy nawet był określony jakiś dress code, że ma się wyglądać elegancko, ale bo są jakieś nawet opisane, jakiś smart casual albo elegancki, swobodny styl. I na konferencji czy szkoleniu okazywało się, że ktoś zrozumiał tą elegancję w sposób inny. I pamiętajmy, że tutaj będziemy bardzo mocno rozróżniać elegancję wieczorową od elegancji biznesowej, czyli tej profesjonalnej. I elegancja biznesowa to te garnitury, krawaty, wykrochmalone koszule, natomiast elegancja wieczorowa to połyskujące tkaniny, właśnie przezroczystości, jakieś, nie wiem, rajstopy kabaretki, fasony takie, które przypominają bardziej spódnice, które będą się nadawały na bal, a nie na konferencję. Także pamiętajmy, żeby się zastanawiać, czy elegancja, którą wybieramy, to jest ta elegancja taka bardziej sztywna, w stronę formalnej, czy elegancja, która idzie w stronę elegancji wieczorowej. Także to trzy błędy, które najczęściej są wspominane, że najczęściej Wy wymieniacie jako takie bardzo, bardzo widoczne w świecie po prostu pracy. Może niekoniecznie w świecie biznesowym, bo przecież nie wszyscy się jakby obracamy w świecie biznesowym. No ja mało obracam się w świecie biznesowym. Oczywiście też to robię jako właścicielka firmy. Chodzę na szkolenia, na konferencje, spotykam się z osobami związanymi z biznesem, ale na co dzień moja praca nie jest związana bezpośrednio z takim biznesem sensu stricte. Nie wiem, czy może widzisz jeszcze jakieś inne drażniące błędy, może nie oglądałaś poprzedniego wideo. Oczywiście link do niego będzie w opisie do tego wideo, ale jeżeli masz inne zdanie na temat błędów, albo widzisz coś innego, albo z innej strony niż ja to wspomniałam, bardzo chętnie będę dyskutowała w komentarzach, także zapraszam do dyskusji, to po pierwsze, a po drugie będę zapraszała do... będę zapraszała do zapisania się na listę osób zainteresowanych kursem online jak ubrać się do pracy. Dlaczego akurat teraz, dlaczego akurat dzisiaj? Ponieważ zbliża się kampania tego kursu. Kampania tego kursu online, który pomaga nam odnaleźć siebie właśnie w wizerunku profesjonalnym. To znaczy przede wszystkim nie popełniać błędów, tych trzech najważniejszych, które dzisiaj wymieniłam, ale też innych, o których wspominam w kursie. I przeprowadza nas przez proces budowania swojego osobistego dress code'u. Kurs online, jak ubrać się do pracy, to kontynuacja książki, uzupełnienie książki o tym samym tytule. I dodatkowo w kampanii będą różnego rodzaju bonusy, które pomogą Wam właśnie przejść przez cały proces budowania swojego biznesowego, profesjonalnego dress code'u. Także jeżeli nie chcesz popełniać błędów wizerunkowych, jeżeli chcesz popracować nad komunikatami, przede wszystkim odnaleźć swoje komunikaty, a później wykorzystać
wykorzystywać swój strój, swój wygląd do tego, żeby te komunikaty były odpowiednie, żeby były pożądane, żeby były zgodne z tym, na czym Ci zależy, to koniecznie zapisz się na listę zainteresowanych. Link jest oczywiście pod tym wideo. No i jako pierwsza zostaniesz poinformowana o tym, że kampania już ruszyła i będziesz mogła zapoznać się z ofertą i wszystkimi bonusami. Także na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym wideo. We'll be right back.